Pokażemy, jak przymocować nakrętki, czyli kółka z oponami z uszczelek. W nakrętkach już wywierciłem otworki o średnicy 1,5 mm. Są trochę za małe. Powiększę je śrubokrętem. Tylko nie za bardzo, bo wtedy kółka nie będą szczelnie przylegać do osi i mogą się chwiać. Wciskamy nakrętkę. Powinna stawiać opór. Pchamy mocno. Zastrzegam, że w tym odcinku nie zachowuję kolejności. Uszczelki warto nałożyć na nakrętki przed mocowaniem. Tutaj zrobię to później. Będzie przy tym sporo pracy. Więc najpierw uszczelki, potem montaż kółek. Zaraz zobaczycie, jak się nakłada uszczelki. Sprawdzam teraz, czy kółko się obraca. Jak widać, trochę się przekrzywia. Poprawiamy, dopóki nie będzie dobrze. To samo zrobimy po drugiej stronie. Nakładamy kółko, przyciskamy, a potem kręcąc sprawdzamy, czy jest prosto, czy się nie przekrzywia. Trzymając pajączka kółkiem do góry, weźcie pistolet na klej i nałóżcie krople wielkości jednogroszówki. Trzymajcie w tej pozycji, dopóki klej nie zastygnie. Operację powtórzcie po drugiej stronie. Nie obracajcie robota, póki klej nie będzie suchy. To potrwa 2-3 minuty. Przezroczysty klej powinien zmętnieć. Pora nałożyć uszczelki, czyli opony na nakrętki. Jak mówiłem, znacznie łatwiej jest nałożyć je przed montażem kół. Nie róbcie więc tego w tej kolejności, co ja. Sprawdzę jeszcze, czy klej jest suchy. Próbuję teraz naciągnąć uszczelkę na nakrętkę. Jest ciasno i o to chodzi, bo opony nie mogą się przesuwać. Powinny zapewniać dobrą przyczepność. Kiedy już skończę. Widzicie, jakie to trudne, zwłaszcza już po montażu kół. Gdy nakrętka leży na stole, jest łatwiej, bo można mocno przycisnąć. No dobrze, jedna opona już. W ten sam sposób nakładamy drugą, sprawdzamy czy wszystko jest prosto. Po nałożeniu drugiej opony przesuńmy pajączka po stole, żeby sprawdzić czy gładko jeździ, czy koła o nic nie trą. Powinien poruszać się płynnie. Jesteśmy gotowi do następnego etapu.